24. Dzisiaj kosimy kolejne pole z pszenicą z przeznaczeniem na paszę dla wszystkich zwierząt świata. I dzisiaj, tak jak wczoraj, cały dzień będę woził pszenicę do skupu. Pokażę wam teraz coś, bo pytaliście często o słomę. Czy słomę mamy już sprasowaną w wielu miejscach? Słomą zajmuje się u nas firma taka, która zabiera tą trawę, zabiera tą słomę do Kopenhagi, do elektrowni, i ona sama prasuje i zwozi. Układa u nas w sterty albo zabiera od razu. Bo gdybyśmy mieli zrobić setek hektarów takie coś, to by było niemożliwe. Byśmy musieli zatrudnić więcej osób i nad nimi czuwać. A mamy dobrą cenę, oni za tą dobrą cenę wszystko ogarniają. Tak już jest od wielu lat. No czasami pomagamy im wozić i ładować. Ale przeważnie oni wszystko ogarniają. Jest jęczmień jary, jeszcze wciąż jest zielony w niektórych miejscach, a mamy 12 sierpnia. Jak przeliczaliście wczorajsze ceny zbóż? Jakby ktoś z was przeliczył, to niech wklei w komentarz, to wrzucę nową wersję. Skopiuję tylko teksty i wrzucę po polsku. Będzie polska wersja. Próbujemy tutaj koło Matsu. Zobaczcie, jaką gościu ma szuflę. Widzicie? Zobaczcie, jaką ma szuflę fajną. Dobre maszyny. Na poziomie Caterpillara niektóre modele są jedne lepsze od drugich. Caterpillar idzie łeb w łeb. Lubię też te stare, żółte John Deere'a z spychaczem. Takie stare, z 60-tych, 70-tych lat. Był taki do kupienia ostatnio, ale nie zdążyłem. Jest wsiana też trawa, pszenica. Dlatego zobaczcie, jaka pszenica jest niska. Pewnie ktoś tam wykombinował na skracanie, żeby trawa miała więcej światła. I tutaj mamy też trawę i będziemy ją przekaszać kosiarką.
Lekki obrót musi mieć. Tak? Jeszcze raz. Tak. O, ja wybiorę najlepszy odcinek, dobra? To jest normalnie Arrakis Battle for Dune. Miał. Teraz przerwa o 15:00. Jak wam się widzą duńskie ceny zbóż? Jeden z widzów przekalkulował dla was wszystko. Ja skopiowałem to i wrzucę wam tutaj na film, żebyście widzieli, jakie są polskie ceny w Danii zbóż. Tutaj czy tutaj? Tutaj. Pamiętajcie, że roboczogodzina jest tutaj bardzo droga. A dotacje do pól Duńczykom już tak skrócili, że prawie wyrównali z polskimi. A mieli jakieś 15 lat temu dwa razy tyle. Słuchajcie, ja nie hamuję ręcznym. On jest tak czuły, że tylko dotykam ręką, od razu piszczy. I dlatego wydaje wam się, że ja hamuję ręcznym, a tak naprawdę hamuję normalnym hamulcem.
świetle słońca, bez okularach wypala oczy. Pamiętajcie, że sierpień, wrzesień to jest najsilniejsze słońce wieczorami. Jak orkę robicie wieczorami po 18. Jak słońce jest już niżej po 18, to ma taką siłę wypalania oczu, że szok. Musicie używać dobrych, drogich okularów. Nie takich, wiecie, jakichś tam, bo jeszcze sobie oczy popsujecie, to raz, a dwa. Bo jeszcze te okulary będą działać jak laser. Thank you.
Jest już prawie 10. Wcześniej dzisiaj skończyłem robotę. Nie pracę, tylko do roboty. Bo do pracy się chodzi do biura. I sprasowali tą słomę. Widzicie ile snopków? I nie opłaca mi się już iść do domu. Prześpię się tu na snopkach. I rano sobie wstanę, od razu będę gotowy do roboty. Po co będę szedł do domu? Prześpię się tu. Jeszcze mam trochę jedzenia mi w plecaku zostało. Się prześpię tutaj. Do rana. W nocy będzie 15 stopni, to idę. Znaczy nie przykrywam, idę spać. I rano od razu stąd do roboty będę. Za 3:07 sobie nastawię zegarek. Oh, dobranoc.